Cześć. Ostatnio nawiedza mnie poczta. Trochę zamawiałem, a to na Allegro, a to na OLX-ie. No dzisiaj też odwiedził mnie kurier z dużą paczką. Zobaczymy, co tam się znajduje w niej. Wcześniej dostałem mniejszą paczkę od Chińczyka. No to właśnie czapeczka od niego. Chciałem ją zareklamować. Bardzo dobra i praktyczna. A teraz zobaczymy, co mi tutaj przysłano. Od razu powiem, że to nie jest zbyt duża niespodzianka od kogo, bo dostałem paczkę poprzez DHL z broni.pl. No to teraz przekonajmy się tak naprawdę, co mi przysłali. No to zobaczmy, co nam tutaj Turek przysłał. No to zacznijmy od pudełek. Mamy tutaj dwa magazynki. Czternastostrzałowe. Co tam jeszcze? I mamy końcówkę do przetoczki. Gdzieś tutaj będzie się podłączało. Jeszcze jakiś gadżet masowy. Na razie nie wiem do czego. No dobra. Zostawmy to. Nie chce się otworzyć. Aha. Tutaj tak, dobra. O. Wygląda to jak taki chwyt taktyczny, ale nie. Tutaj jest coś więcej. O. O, super. Mamy tutaj nóżki. O, nóżki mamy. Do karabina. O, świetna sprawa. Co dalej? Zapasowy kartusz. Bardzo praktyczne. I samą wiatrówkę. No, trzeba powiedzieć, że jest wypasiona, ładnie wygląda, stylizacja taka militarna. Jeszcze w szczegółach będę ją omawiał, ale muszę powiedzieć, że póki co to robi wrażenie. No super. Jak widać tutaj już jest naładowany. Ma gdzieś w granicach 230 barów, a więc można strzelać. To jest dobra wiadomość. No cóż, no
Wiatrówka jest na PCP 4,5 mm. System tutaj bocznego naciągu, jeżeli chodzi o ładowanie, dźwignię przeładowania, fajna rzecz. Co ciekawe, ma kolbę składaną. Chwyt rękojeści z okładzinami antypoślizgowymi. I jeżeli chodzi o kolbę, również posiada regulację, jeżeli chodzi o długość, jak i również o bakę policzkową. No pięknie się prezentuje wiatrówka. Myślę, że w niedługim czasie będę w stanie Wam zaprezentować ją na szynicy.